Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, uwaga, uwaga, wielki finał budowy PZLP7A. Jako że odcinek jest dość długi, więc od razu zapraszam wszystkich na niego bardzo serdecznie. Ostatni etap prac zacząłem od nałożenia czarnego podkładu One Shot Black Primer. Nie był to chyba jednak najlepszy wybór, bo później na jego tle, mimo wszystkich następnych zabiegów, które za chwilę zobaczycie, farby wychodzą dość ciemno. I chyba następnym razem użyję tego podkładu, ale szarego. Też one shot, no ale zobaczymy. No i właśnie tu jest następna część zabiegów, czyli taki black basing, marmurkowanie, czy jak zwał, tak zwał. To jest też malowane one shotem, tyle że białym. Trochę chyba bez sensu to zrobiłem, bo tam jest ta blacha żłobkowana. No i siłą rzeczy raczej tam jakichś pofalowań pewnie nie było. No ale zniknęło to praktycznie w całości pod farbą, więc jakoś ujdzie. Potem nałożyłem niebieski, właściwie szaro-niebieski z hataki na dolne powierzchnie skrzydeł i stateczników. Efekt wyszedł całkiem ciekawy, no choć tutaj oczywiście jeszcze nie jest gotowy, bo trzeba było jednak nałożyć trochę więcej farby. W następnym kroku pomalowałem z kolei górne powierzchnie farbą również khaki, a dark polish khaki, czyli to ciemne polskie khaki. No, trzeba przyznać, jest naprawdę ciemne. A tu malowanie kadłuba. I malowanie pierścienia Tałenda. Na to wszystko nałożyłem lakier bezbarwny, błyszczący, też firmy Hataka, który bardzo dobrze się sprawdził. Byłem ciekaw, jak te lakiery się zachowają i są bardzo dobre. I po wyschnięciu farby mogłem nałożyć kalkomanię. Jak wspominałem w recenzji modelu w inboxie, kalki drukował kartograf i rzeczywiście są one znakomite, świetnie się kładą, doskonale współpracują z płynem do kalkomanii. Po jego zastosowaniu zwykłego płynu, nie tego takiego mocnego Tamiya Markfit, tylko tego zwykłego,
wprasowały się nawet w tą imitację blachy tej żłobkowanej, która pokrywała skrzydła, pokrywała w oryginale. Także są naprawdę znakomite. Bardzo łatwo też można je nasunąć na właściwe miejsce. A tutaj jedna z najtrudniejszych kalkomanii, czyli ten taki podwójny pas okrajający kadłub. Kiedyś nie wierzyłem, że to można równo nałożyć. No ale jak kalkomania jest dobra i modelarz też, to da się jak najbardziej. Odsączenie nadmiaru wody. Przyklejanie rur wydechowych do silnika. Wydawało mi się to dość trudnym zagadnieniem, ale całość przebiegła bez większych problemów. Kleiłem, co zresztą widać w tle, kontaktą. No i teraz widzicie łączenie silnika z pierścieniem Talenta i montaż samego silnika. Właściwie całego zespołu silniki z pierścień Talenta do samolotu. No, czy do płatowca raczej. Zastrzały również powędrowały na swoje miejsca. Wszystkie 6 sztuk. 4 przy skrzydłach, 2 przy statecznikach. Mimo moich obaw pasowały naprawdę bardzo dobrze. Zamontowałem też rufy karabinów maszynowych. I zacząłem łoż. Najpierw pozaznaczałem różne miejsca na konstrukcji za pomocą Starship Third. Części linii podziałowych, nie wszystkie, bo tak zazwyczaj robię, że daję łoż tylko w niektórych miejscach, choć on wiadomo się tak też rozchodzi. I tutaj jeszcze zamarkowałem te takie wzmocnienia, chyba to są wzmocnienia pokrycia samolotu.
przyszła wreszcie pora na kolejny oil brusher. Tym razem Coral Dust, czyli taki kurzowy, którym starałem się mimo wszystko dość ostrożnie zasymulować zakurzenie samolotu. Oczywiście ten nadmiar wytarłem, a tak naprawdę dużo zostało tylko na kołach, no bo wiadomo, tam w rejonie podwozia kurzu będzie najwięcej. Naniosłem matowy lakier bezbarwny z Hataki. Jestem z niego bardzo zadowolony. Świetnie matowi powierzchnię. Czasem nawet bałem się, żeby go nie dać za dużo, no bo samoloty to jednak zawsze się tam jakoś trochę błyszczą. Ale wszystko odbyło się bezproblemowo. I na samym końcu zmontowałem wiatrochron. I właściwie to było wszystko, co się tyczy tego modelu. Jeszcze po kilku pomniejszych poprawkach był gotowy, tak więc zapraszam teraz na galerię końcową. Przyszła zatem pora na krótkie podsumowanie tego modelu. Więc może na początek trochę o samym samolocie. No jak już zapewne zauważyliście, wybrałem pierwszy schemat malowania, czyli ten ze 123 Eskadry Myśliwskiej z Krakowa. To właśnie jest ten samolot, na którym walczył i poległ kapitan pilot Mieczysław Olszewski. Więc maszyna, która wchodziła w skład brygady pościgowej, no i została niestety zestrzelona już 1 września 1939 roku. Ogółem uważam ten projekt za bardzo udany. Sam model sklejało się bezproblemowo właściwie, choć nie był aż tak łatwy jak model PZL-42 z IBG. To mogło wynikać też po części z samej konstrukcji, niekoniecznie tylko z tego, jak zaprojektowała go sama firma Arma Hobby. Model jest bardzo dobry, choć w tej wersji najbardziej luksusowej niekoniecznie dla początkujących Deluxe Set, no to jest raczej dla osób, które już całkiem dobrze radzą sobie ze sklejaniem. Ale myślę, że mogę go spokojnie polecić każdemu trochę bardziej zaawansowanemu modelarzowi. No a pozostali muszą czekać na te łatwiejsze wersje, choć przyznam, że brak niektórych detali, na przykład w przewidywanym junior secie, może być jednak widoczny. Arma Hobby mogłaby choćby te celowniki, celownik właściwie, dorobić plastiku. No i jeszcze słowo o farbach. Ja już bardzo chwaliłem farby Hatarki. Tym razem muszę pochwalić, mam radość z tego, że mogę pochwalić. Także lakiery bezbarwne sprawują się naprawdę świetnie. No i właściwie to tyle, co chciałem Wam na ten temat tutaj powiedzieć. Także teraz resztę zdjęć możecie obejrzeć już bez mojego komentarza. No i na dzisiaj to już wszystko.
budowa tego bardzo ciekawego, bardzo interesującego i bardzo dobrego modelu dobiegła już końca, więc pora przedstawić to, co będzie następne, a następny będzie największy, jak do tej pory, model na kanale, czyli ten oto Short Sunderland z firmy Italeri. Ponoć, a nawet nie ponoć, tylko zupgrade'owany zestaw produkowany już, z tego co wiem, od dłuższego czasu właśnie przez tą firmę. I zobaczymy, jak się sprawdzi. No i na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dziękuję za wszystkie lajki na Facebooku, łapki w górę pod filmem, za wszystkie subskrypcje, za wszelkie rady, komentarze, za wszystko, czym się tutaj dzielicie ze mną. No, słowem, za wszystko. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. No to tradycyjnie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.